Sławomir Poczwarski, pseudonim Bupr. Walczyłem w oddziale Żbik, zgrupowania Żywiciel na Żoliborzu. Przeciwnie, spotykałem się zawsze z dużą życzliwością. Zresztą powstańcy, między powstańcami a ludnością nie było dystansu. Myśmy wszyscy byli powstańcami. Ludność cywilna uzupełniała nam wiele spraw w życiu wojskowym w zakresie żywienia, w zakresie dbania o nasze domy opuszczone. Kobiety gasiły dachy podpalane przez bomby zapalające. Opiekowały się naszymi dziećmi. Myślę tutaj o mojej siostrze młodszej, która była z matką. Matka była oczywiście w tej grupie ludności cywilnej. Nie, to już trudno jest w tej chwili tak to odbierać, natomiast sam poszukuję takich miejsc i są takie miejsca, które mi się szczególnie jakoś, na które szczególnie zapamiętałem z okresu Powstania Warszawskiego, które były dla mnie trudne i tam jeżdżę od czasu do czasu, żeby popatrzeć na ten dom, na te miejsca, gdzie byłem zagrożony. To są przede wszystkim kościółki, jakieś nieduże, takie mieliśmy tam na Żoliborzu kościół na Gdańskiej, tam w tym rejonie prowadziliśmy poważne walki i to są takie miejsca, gdzie się przychodzi. No, właściwie to o tym nie myślałem. Ja miałem 14 lat. Nie byłem strategiem Powstania Warszawskiego, byłem wykonawcą, oczywiście tym, który czekał na nie ponad 2 lata w okresie 5-letniej okupacji hitlerowskiej. 2 lata, ponieważ 2 lata przed wybuchem powstania byłem w szarych szeregach, w żoliborskim harcerstwie, w ramach tego działania konspiracyjnego, który się nazywał Małym Sabotażem. Prowadziliśmy różne akcje, między innymi staraliśmy się prowadzić jakieś zabezpieczenie mieszkań starszych od siebie żołnierzy, tam gdzie były zebrania konspiracyjne. Mieliśmy też akcję malowania kotwicy, Polska walcząca na murach, tam gdzie były egzekucje uliczne. Tam staraliśmy się, to była za to kara śmierci, ale na tym miejscu kłaść jakieś wiązanki kwiatów polnych, oczywiście polnych, bo nie było kwieciarni w tym czasie. No to były takie akcje różne. No bardziej się różniło przede wszystkim tym, że wcześniej, czyli w czasie okupacji, było normalne, powiedziałbym, od strony komunikacji życie. Ludzie na ulicach, tramwaje i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o Powstanie Warszawskie, ulice były puste zupełnie. Komunikowaliśmy się, przechodząc z domu do domu, otworami specjalnie zrobionymi w murach. Gdyby to nie było możliwe, no to wtedy byłyby pane rowy. I te rowy służyły do przemieszczania się. Także Żoliborz był pod szczególnym obstrzałem sznajperów niemieckich, którzy się umiejscowili w CIFie, to jest obecnie Akademia Wychowania Fizycznego na Bielanach. I tam główne ulice, wtedy kiedy jeszcze bloki nie były takie wysokie jak dzisiaj, były dla tych strzelców wyborowych niemieckich doskonałym miejscem, żeby ludzi zabijać. No, komunikacja to była to. Przede wszystkim to, tym się różniła od tego, co było wcześniej. A zdobywanie żywności? Zdobywanie żywności w Powstaniu Warszawskim też była pewna różnica między okupacją, bo w czasie okupacji była dystrybucja, kartki
żywnościowe. No, jakieś były tam drobne rzeczy, które się przywoziło ze wsi. To były oczywiście jakaś kasza, jakiś pęczak, jakiś tam czasami tłuszcz. Natomiast w czasie Powstania Warszawskiego nie było już tego, powiedziałbym, zaopatrzenia takiego na potrzeby własnego domu czy własne, a był to wspólny kocioł. To znaczy, tam był jakiś rejon, gdzie byli ludzie, obojętnie czy to byli cywile, czy żołnierze, i znaleziona na działkach, czy w jakichś piwnicach, czy w mieszkaniach opuszczonych żywność stanowiła własność tego środowiska tam aktualnie, które się spotykało ze sobą. Nie, ja tylko słyszałem, bo Bielany bezpośrednio przecież graniczyły z Żoliborzem. Właśnie tej granicy w ogóle nie było. To nie był mój rejon, ja byłem na Żoliborzu, ale wiem, że tam wojska nasze Armii Krajowej przemieszczały się z Kampinosu do Bielany i wracały z powrotem. Były tam duże ruchy powstańcze. I był to bardzo trudny rejon z punktu widzenia strategii wojskowej, ponieważ Bielany były na obrzeżu miasta. Za Bielanami już były wojska niemieckie, pierścień, który otaczał Warszawę. Więc tutaj właśnie chciałem powiedzieć, że to jest troszeczkę może niedomówienie z mojej strony. Dlatego, że pocztę polową, harcerską, lotki, on o tym słyszał. Tylko ja nosiłem wtedy, kiedy ja byłem w Szarych Szeregach, przed wybuchem Powstania Warszawskiego. To była działalność nasza właśnie przedpowstańcza. Natomiast jeżeli chodzi już o samo powstanie, to już jako żołnierz Armii Krajowej, już nie harcerz, miałem zadania zupełnie inne. Byłem przydzielony do zwiadu na Dolnym Żoliborzu, prowadziłem zwiad. Byłem idealnym materiałem do tego, bo byłem lekki, sprawny. Potrafiłem bardzo cicho poruszać się i w nocy rozpoznawać teren niemiecki, informować dowództwo o tym, co robią, jakie są siły, gdzie się przemieszczają. To był okres już zupełnie inny. Także te ulotki, te materiały, to jest okres trochę wcześniejszy. Drugie pytanie. Czy miałeś obawy, że nie wrócisz już do domu i nie zobaczysz najbliższych? Nie, takich obaw nigdy nie miałem. Natomiast bardzo się bałem o, czy przeżyje moja matka i młodsza siostra, która z nią była. No to były obawy rzeczywiście duże. Zresztą uzasadnione, dlatego że ludność cywilna była bardzo narażona na śmierć. Ludność cywilna przede wszystkim była w piwnicach, ponieważ piętra i tak dalej były pod obstrzałem. Okna z okien było widać, za okien kto przemieszcza się w domu. I tutaj Niemcy mieli łatwą sprawę, no, kogoś zastrzelić czy wrzucić jakiś pocisk. A przecież wszyscy Niemcy, tutaj nie był front odległy. Czasami Niemcy byli po drugiej stronie ulicy, w sąsiednim bloku. To były walki wręcz pomiędzy domami. I piwnice stąd były takie niebezpieczne, ponieważ Niemcy, wychodząc często ze swoich punktów tej obsady wojskowej, wrzucali granaty do piwnic lub miotaczy ognia. Mieli takie urządzenia, że ogień był pompowywany, prawda, w piwnicę. No i to było duże zagrożenie dla cywili. I trzecie pytanie. I co zrobiłeś ze swoją opaską powstańczą, bo nigdy mi jej nie pokazałeś? No właśnie, to taka trochę dla mnie nostalgia, bo opaska to jest w czasie powstania była tym dowodem,
tożsamości. Tam był numer jednostki. I kiedy mnie wyprowadzano w czasie już, kiedy powstanie kończyło się, akurat miałem tą gorszą sytuację, bo ta jednostka, która nas ewakuowała, była obsadzona przez wojska ukraińskie, które były w ramach armii niemieckiej na terenie Powstania Warszawskiego. Oni byli dosyć brutalni, więc tutaj nie było czasu na jakieś takie szybkie zabezpieczenie swoich spraw jako paska. I ja wtedy opaskę swoją schowałem do framugi drzwi w Maglu, który był tam znany mi w sąsiedztwie. No a jak wróciłem z obozu jenieckiego, no to właśnie pierwsza sprawa, jaka była, to pojechałem po tą paskę. Niestety nie było jej. Więc ja walczyłem wyłącznie na Żoliborzu. Tam się zresztą urodziłem, całe życie spędzałem w tym rejonie i dlatego też jednostką moją był żywiciel, jednostką wojskową. To jest zgrupowanie żywiciel. Byłem w kompanii Żbik, pluton 215. I ten teren głównie, jaki ja miałem przydzielony, to był Dolny Żoliborz. To był teren bardzo trudny, przy Wiśle. Tam obstrzał był bardzo wygodny dla Niemców. Nie było dużych bloków. Oni bronili, te Niemcy, też przepływu z Pragi przez Wisłę naszych żołnierzy. W związku z tym był duży park maszynowy, zbrojeniowy niemiecki. No a ja miałem tam zadania dosyć istotne. Właśnie z tego terenu musiałem różne informacje przekazywać. Potem już po 2 tygodniach zlitowano się nade mną i przeszedłem już do regularnej takiej akcji powstańczej na ulicach Żoliborza. Oczywiście ja takich planów nie znam. Ja miałem niespełna 15 lat w czasie wybuchu Powstania Warszawskiego. Natomiast wszystko się u mnie zaczęło wtedy, kiedy mój nauczyciel, mój wychowawca, pan Miedziarski, zapraszał mnie i moich kolegów na swoją działkę. Pozorował to, że im pomagamy, bo to był starszy człowiek. A tam mieliśmy zebrania takie patriotyczne, harcerskie. I tutaj ten patriotyzm się właśnie rodził dopiero, prawda, w tym momencie. Taki patriotyzm wojskowy, bo w domu to oczywiście sprawa patriotyzmu była bardzo przez mojego ojca stawianą. Zginął w Powstaniu Warszawskim, na skutek właśnie ran w Powstaniu Warszawskim. Zresztą tutaj, tu blisko, gdzie jesteśmy, jest na ścianie pamięci wykute jego nazwisko. Sierżant Stanisław Pocztarski, pseudonim Zgoda. No i w zasadzie ja do powstania przeszedłem z marszu. To znaczy, kiedy wyczuwało się już wszędzie, że będzie powstanie, to miało miejsce gdzieś 2 tygodnie przed wybuchem, w połowie lipca 1944 roku. Nikt oczywiście nie wiedział, że będzie, ale każdy to czuł. I każdy z nas przygotował sobie jakieś buty porządne, jakieś ubranie przyzwoicze, które trochę imitowało wojskowy mundur. No i jakaś furażerka. To wszystko przed właśnie te 2 tygodnie. My wszyscy już wiedzieliśmy, że będzie taka godzina W. A powstanie się w ogóle zaczęło na Żoliborzu, tam gdzie ja byłem wcześniej o 3 godziny niż wstaje Warszawa. Tak, właśnie w moim oddziale też miałem takiego kolegę, który nazywał się Marian Kołodziejski, pseudonim Marianek.
On był z okolicy Radomia. Tak jak wiele innych ludzi przyjeżdżało do Warszawy w jakichś sprawach, tak i on był, i powstanie zastało tych ludzi w Warszawie. Już nie mogli wyjechać do swoich rodzin, do swoich miejsc zamieszkania. W związku z tym włączyli się do akcji bojowych i walczyli z nami. Zresztą tutaj ta walka trwała i później, bo my, kiedy wyszliśmy z Warszawy, kiedy mieliśmy jeszcze drogę różną do różnych obozów, czy do różnych miast, przenosząc się z Warszawy, to ludność bardzo nam pomagała. Także tutaj nie było właśnie przerwy. Cały czas ta ludność spoza Warszawy była z warszawiakami. No, z punktu widzenia młodego warszawiaka i w ogóle mi się wydaje, że to była jedyna sprawa, jaka mogła zaistnieć w czasie tak okrutnej okupacji hitlerowskiej. My przez 5 lat, ja byłem świadkiem tego, byliśmy rozstrzeliwani na ulicach miasta. Przypadkowy tramwaj zatrzymany przez Niemców, kazali wysiadać pod ścianę, rozstrzeliwali tych ludzi. Nauki nie mieliśmy, nie mieliśmy wyżywienia, właściwie godności swojej, nie było hymnu polskiego, nie było sztandaru polskiego. No, z dwóch stron wkroczono do nas, z jednej strony wojska sowieckie, a z drugiej wojska hitlerowskie. Prawda? I tutaj, że i tak wytrzymaliśmy 5 lat w takiej sytuacji, jaka trwała tam, to był to okres, w moim przekonaniu, zbyt długi, że to powstanie powinno znacznie wcześniej wybuchnąć. No, strategia oczywiście nie do mnie należała i to widocznie taki musiał nastąpić moment, akurat 1 sierpnia 1944 roku. W każdym razie nieraz słyszę w środkach masowego przekazu od pseudopolityków, po co to powstanie było. To są na ogół politycy w młodszym wieku. Niektórzy też, muszę powiedzieć, wtórują im dziennikarze. No, starali się niejednokrotnie z tego powstania zrobić coś takiego, co było to nieprzemyślane, niepotrzebne. Jakiś może nawet wyczyn chuligański, ale to proszę sobie wyobrazić, że to nie my byliśmy w Niemczech, tylko to Niemcy byli u nas i Rosjanie. I ta ludność już nie wytrzymała, nie tylko fizycznie, ale i psychicznie. I musiała po prostu upomnieć się o Boga, honor i ojczyznę. Dziękuję.